W grudniu podpisywaliśmy, można powiedzieć, pierwszą transzę umów związanych z zintegrowanymi inwestycjami terytorialnymi z naszym koszalińskim ZIT-em. Dzisiaj pewna niespodzianka, bo umowy miały być dwie, będą trzy. Więc nie tylko sam ZIT, ale też inne konkursy, które ogłasza marszałek województwa, co oznacza, że jeśli firmy startują w konkursach związanych z koszalińsko-kołobrzesko-białogardzkim ZIT-em, mogą również startować w innych konkursach z innych osi, z innych działań, zazwyczaj związanych z większym finansowaniem, ponieważ te pieniądze ZIT-owskie przeznaczone są dla małych mikro i małych firm. Tam kładziemy nacisk i to jest też związane z maksymalną kwotą dofinansowania, jaka może być w tej procedurze ZIT-owskiej uzyskana, czyli do miliona złotych. Te konkursy organizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski są konkursami większymi i też taką umowę dzisiaj będziemy podpisywać. Myślę, że firmy nie trzeba przedstawiać, bo to są goście, którzy już u nas byli, a poza tym swoje projekty przedstawią, myślę, najlepiej sami. Ja się cieszę, że te kolejne umowy są podpisywane, bo to jest też warunek tego, żeby uruchomić pozostałą część alokacji, która jeszcze w ZIT-ie jest, to jest około 6 milionów złotych i po podpisaniu wszystkich umów ten nabór zostanie ponowiony, tak żeby jeszcze w tym roku rozdysponować wszystkie środki, które mamy w zintegrowanych inwestycjach terytorialnych. Wtedy ta alokacja będzie w 100% wykorzystana. Ja mam nadzieję, że to nam się uda. Podpisaliśmy już w tej chwili, to będzie 12 umów, po 11 i 12 umowa, którą podpisujemy z alokacji ZIT-owskiej. Jeszcze kilka zostało, a później myślę, że przed nami kolejny nabór i kolejna szansa już na uzyskanie finansowania. Podkreślę, w tej alokacji ZIT-owskiej ta maksymalna kwota ze względu na też preferowaną wielkość firm jest określona w wysokości maksymalnie miliona złotych dofinansowania do każdego projektu. Cieszę się, że te umowy są zawierane i tak jak pan prezydent powiedział, pozwoli to uruchomić kolejny nabór, mam nadzieję, jeszcze w tym roku i kolejne 6 milionów, bo tyle zostanie zakontraktowane, czy uruchomione, rozpisane w konkursie, później w końcu zakontraktowane i też będzie podobnie jak te pieniądze, jak te umowy, wzmocni potencjał gospodarczy tutaj tej części regionu. Bo przypomnę tylko, że to wynika z samej strategii ZIT-u, że dlatego ten ZIT w ogóle funkcjonuje, istnieje, bo te inwestycje mają się wzajemnie uzupełniać, przenikać, tak aby potencjał między innymi również i gospodarczy tej części województwa wzmacniać w taki sposób szczególny. Do tych dwóch umów, które zawieramy dzisiaj na milion złotych, tak circa about, z tymi dwoma firmami. Jeszcze mamy taki jeden bonusik, można powiedzieć, bo jeszcze firma GIPO wystartowała w takim konkursie ogólnym 1.5 i tam, tak jak pan prezydent też słusznie zauważył, tam pieniądze są większe do podziału i tamta umowa opiewa, czy dofinansowanie, dotacja z tamtej umowy to 3 300 000 zł, także o tyle jeszcze więcej firma GIPO więc dostanie i ten potencjał gospodarczy wzmocni się jeszcze bardziej, bo przecież o to chodzi, żeby te firmy nasze tutaj były coraz nowocześniejsze, żeby ten sprzęt, który zakupują, pozwalał konkurować z każdym na świecie. Będę tak mantrę powtarzał, bo taki jest cel dzielenia tych dotacji i wzmacniania tych potencjałów.